prasowej jest pani poseł Elżbieta Szybkowska. Tym razem temat konferencji to budowa stałego połączenia w Świnoujściu. Mamy informacje po spotkaniu, które odbyło się w ostatni czwartek w Ministerstwie Infrastruktury. Pani poseł uczestniczyła w tym spotkaniu i chce się z Państwem, mieszkańcami, podzielić wiedzą z tego spotkania i jak wyglądają bieżące prace nad dokumentacją po sporządzeniu analizy dokumentów, która miała być już dokumentem końcowym. Ale pozwólcie Państwo, że zdam głos pani poseł, która na pewno bardziej szczegółowy Państwu temat naświetli. Wiemy wszyscy, że mieszkańcy, czyli my, potrzebujemy stałego połączenia, bądź to w postaci tunelu, bądź innego rozwiązania. Miasto jest zobowiązane do tego, żeby przygotować odpowiednie dokumenty w celu realizacji tego przedsięwzięcia. Tak skutecznie przygotować, by ta przeprawa w końcu była. Ja ze swojej strony będę robiła wszystko, żeby ten tunel w końcu powstał. I dlatego też pojawiłam się na Radzie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa, inicjatywy Jaspers, między innymi, i również byli przedstawiciele naszych władz samorządowych, chyba pani Barbara Michalska, zastępca prezydenta, i uczestnikami również byli przedstawiciele firmy, która wykonała ostatnią analizę wariantów stałego połączenia. Na tym spotkaniu przedstawiciele firmy wykonującej na zlecenie władz miasta tą dokumentację tunelową zaprezentowali ją. Pozwólcie Państwo, będę korzystać z notatek, ponieważ z tego spotkania zrobiłam sobie notatki, trudno by było poruszać mi się w tym bez jakichś. Chciałam to zrobić w miarę rzetelnie. Inicjatywa Jaspers to taka organizacja ekspertów, z których opinią liczy się Komisja Europejska, opiniująca duże projekty, które ma dofinansować. Nie jest obowiązkiem konsultacja z tą inicjatywą. Eksperci Jaspersa coś zaakceptują, powiedzą, że jest dobrze zrobione, to zwykle nie ma problemów z dofinansowaniem. I stąd to spotkanie i prośba o opinię. Na Radzie wysłuchano prezentacji argumentów i następnie przedstawiciel tej organizacji, tej inicjatywy Jaspers zgłosił do tego kolejnego już opracowania szereg uwag. Ocena tej dokumentacji była, że tak powiem, raczej kiepska, chociaż już zauważono, że jakiś postęp jest. Niestety znowu okazało się, że jest dużo braków. Przedstawiciele Jaspersa oczekują, ujmę to w dużym skrócie, że każdy wariant połączenia zostanie poddany analizie pod kątem tych samych kryteriów. Zarzucono również pochopność i słabe udokumentowanie eliminowania wariantów realizacji przedsięwzięcia. Czyli jak mamy te trzy warianty, o których była mowa, lokalizacji północny, środkowy i południowy, to zbyt pochopnie wykluczano lub oceniano jako kiepski pomysł poszczególne z nich na korzyść innych, że należało to zrobić, poddać je analizie pod kątem tych samych kryteriów. Wskazywano, żeby przeanalizować dokładnie wszystkie warianty, które są potencjalnie do zrealizowania. Czyli jeżeli coś nie jest zdyskwalifikowane technicznie, czy z uwagi na aspekty środowiskowe, to należy to dopuszczać i przeanalizować pod kątem
wszystkich innych kryteriów tych samych. Ja zadałam pytanie o kolizję niektórych rozwiązań z infrastrukturą wojskową. Mamy tu przecież bazę marynarki wojennej i wojska NATO. Zależy mi na tym, żeby nic nie zostało przeoczone, że jeżeli już powstanie ta dokumentacja, żeby potem się okazało, że to jest niemożliwe do zrealizowania z uwagi na kolizję z infrastrukturą wojskową. Skrytykowano również, że w analizie brak jest spójności, jeżeli chodzi o wizję rozwoju miasta. Wskazano jako konieczne wzięcie pod uwagę bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko w kontekście przewozu materiałów niebezpiecznych, ale również pod względem ruchu drogowego i sieci dróg. Tak jak już wspomniałam, mamy trzy lokalizacje: północna, środkowa i południowa. Preferowana jest północna, która koliduje z infrastrukturą południową. Wariant południowy jest wskazany w dokumentach, że najmniej koliduje, z tym, że jest dosyć daleko, to jest ta nasza, jak to widzicie teraz, przeprawa Karsinów, tak? No, dosyć to jest oddalone. Miałam nadzieję, nie jestem rozczarowana, bo miałam nadzieję, że to będzie ostatnie spotkanie w kwestii dokumentacji. Niestety tak się nie stało. Po raz kolejny niestety okazało się, że ta dokumentacja pozostawia wiele do życzenia i muszą być dalej prowadzone prace. Niestety prezydent Szumkiewicz, osoby odpowiedzialne za to, nie stanęli na wysokości zadania, bardzo mi przykro z tego powodu. Chciałabym jeszcze przekazać Państwu taką wiadomość, że nasza przyprawa znowu znalazła się na tej liście podstawowej projektów kluczowych. Jeżeli nie zostaną porządnie przygotowane szybko dokumenty, może znowu się znaleźć na rezerwowej, a to znowu nas oddali od finału, jakim ma być ten tunel. Nikt nie oczekuje od pana prezydenta, że wykopie ten tunel łopatą, na co się oskarżał, to dziennikarza Gazety Wyborczej, ale jednak bez porządnie przygotowanej dokumentacji o wszystko pyta Komisja Europejska. To, co ma zawierać ta dokumentacja, wie inicjatywa Jaspers i powinny wiedzieć nasze władze samorządowe. Na tym spotkaniu przedstawiciel Jaspersa zwracał się do pani prezydent Michalskiej, żeby po prostu pytać, że są otwarci na takie spotkania nieformalne, że chętnie to ułatwią. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że w końcu to będzie na takim etapie, że będziemy ten tunel. Jest mi bardzo przykro, że do tej pory to wszystko tak przebiega ciężko. I zastanawiam się tylko, ile pieniędzy wydano już na przygotowanie tej dokumentacji, której dalej nie ma. Komisja Europejska z 21 grudnia 2011 roku na listę podstawową priorytetowych inwestycji w kraju wróciła budowa Stowarzyszenia w Świnoujściu. I ten rok, bo tak jak pani poseł przytoczyła ze swoich notatek, rozmawiałyśmy o tym informację, że ja teraz cieszę się, że po roku czasu wraca się do rozmów uszczegóławiania dokumentów. To szkoda, że przez ten rok od 2011 roku, kiedy znalazło się znowu to przedsięwzięcie na liście podstawowej, i tutaj pan prezydent już nie może mówić, że rząd nie ma woli, ponieważ kiedy spadło to przedsięwzięcie na listę rezerwową, wtedy takich argumentów używał. Uważam, że na dzień dzisiejszy nie można tutaj mówić, że tylko wola polityczna wystarczy do budowy tunelu. To spotkanie, na którym była pani poseł w czwartek, też
jednoznacznie wskazuje, że ta faza przygotowania dokumentacji jest jeszcze dość odległa i powinniśmy być, to jest moja ocena, być w ścisłym kontakcie przez cały ten czas, przez te wszystkie lata z inicjatywą Jaspers, ponieważ oni najlepiej wiedzą, jakie wnioski, jak przygotowane w Unii Europejskiej znajdą, że tak powiem, zrozumienie. I bez ich udziału będzie dużo trudniej, a może wręcz by się okazało, że dokumenty w naszym przekonaniu jak najlepiej przygotowane nie znalazłyby uznania. Dlatego warto współpracować z tą inicjatywą. Tylko szkoda, że no jakoś to tak właśnie niefortunnie się układa, że jak wspomniał, jak przekazywała pani poseł, przedstawiciel Jaspersa przez rok czasu no, tych konfliktów nie było. I chciałabym bardzo, żebyśmy tutaj podeszli do tej sprawy bardzo pragmatycznie. Mam taką nadzieję, że obecna na tym spotkaniu pani prezydent Michalska z tego skorzysta, z tej zachęty wyrażonej przez przedstawiciela Jaspersa do ściślejszych kontaktów, bo czasami coś, co ogólnie wygląda, że się rozumiemy, w szczegółach okazuje się, że się różnimy i to podobnie na pewno jest tej sprawy, dlatego żebyśmy już naprawdę zdążyli w kolejnej perspektywie sięgnąć po te środki, te kontakty muszą być, że tak powiem, codzienne w mojej ocenie. I na tyle dobrze te relacje z Jaspersem układane, abyśmy jak na największej ich wiedzy mogli skorzystać i jeżeli trzeba będzie jeszcze uzupełnić te dokumenty, zrobili to w sposób właściwy. Tunel znalazł się na liście priorytetowej, na liście podstawowej. W grudniu mieliśmy go najpierw na tej liście podstawowej, później na liście rezerwowej. Mamy go znowu na liście tej podstawowej. Oczywiście, jeżeli nie będzie dokumentów, to myślę, że znowu spadnie. Bo taka jest kolej rzeczy. Po to jest ta rezerwa, żeby później przesuwać się na miejsce projektu, które nie zostały zrealizowane tak jak trzeba. Jeszcze może dodam tylko panie redaktorze, że należy troszkę się wyjąć może do historii. Miasto zawarło przed Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy, aby w imieniu miasta Generalna Dyrekcja włączyła się w przygotowanie tych dokumentów, co nie zwalnia nas, a przecież to nasz żywotny jest interes, a i tutaj największa inicjatywa powinna wychodzić z naszej strony jako miasta, żeby ta dokumentacja była przygotowana we właściwym czasie i właściwym. Jest współpraca, to tak przynajmniej odebrałam takie wrażenie po tym, co przekazywała pani poseł. Jeszcze nie wiem, czy mieliśmy spotkanie takie, gdzie to przerabialiśmy. To ta atmosfera między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a władzami miasta, czy też ministerstwem, nie ma tam żadnych takich, że tak powiem, zaognień, czy niesprzyjającej atmosfery we współpracy. Że to się na tym spotkaniu też słyszało, że tu jest takie porozumienie i działają razem. Ja się martwię, czym innym powiem państwu, czy sam, bo przecież po raz pierwszy tego typu, bo trudno porównywać to z Gdańskiem czy z innymi tunelami, po raz pierwszy tego typu stałe połączenie ma być w Polsce budowane. Czy potrafimy zrobić zgodnie z wymogami Unii Europejskiej właściwą dokumentację? No, teraz po tym się zaczynam martwić, bo jeśli jest tyle mankamentów jeszcze w tej analizie, którą przygotowało to konsorcjum przez 3 miesiące, czy teraz te wszystkie uwagi i te wszystkie uwarunkowania, jakie wskazuje inicjatywa Jaspers, będą, czy zdążą z tym na czas i czy zrobią to też właściwie. Bo nie przyjmuję takiej argumentacji, jaką pani zastępca prezydenta na tej sesji nawet przekazywała, że nie wie, co oni jeszcze wymyślą. No tak nie możemy współpracować. Po prostu trzeba wspólnie jak najczęściej z inicjatywą się spotykać z przedstawicielami tej inicjatywy i zgłębiać temat. Temat jest nowy, nikt nie oczekuje, że w mieście znajdzie się geniusz, który przygotuje wszystkie dokumenty, nawet za niewielkie środki, czy też znajdzie osobę o tak, żeby to za nas zrobiło.
Jest bardzo dużo problemów. Trzeba się zastanowić. W jaki sposób ten temat po prostu na tyle powiązać to, co już mamy, z tym, czego jeszcze oczekuje inicjatywa Jaspers, żebyśmy nie potykali się ciągle o to, żeby się nie irytowała pani Michalska, że nie wie, co oni jeszcze wymyślą. No musimy wiedzieć, co oni jeszcze wymyślą, czego oczekują. I wtedy to będzie spójny materiał, na pewno z obie strony spokojnie się pod tym podpiszą. Czy jest szansa, że takie bieżące konsultacje w tej sprawie będą się odbywać w Świnoujściu, że nie będziemy raz na pół roku czy jakiś czas wzywani, myślę o władzach miasta, do Warszawy na dywanik tak zwany i rozliczani z tego, czego władze miasta nie zrobiły? Panie redaktorze, ja nie sądzę, że to jest sprawa do władz miasta, że oni wybrali takie firmy, które zostanie tą dokumentację przygotować. I to nie władze miasta, to odpowiadają, ale to firma bierze za to określone pieniądze i ma to dobrze przyjąć. Nie ma łatwego zadania, ponieważ takiego tunelu nie ma jeszcze w Polsce, a taki żaden kraj na świecie, żadne miasto nie jest w takiej sytuacji jak my. I to też było powiedziane, że to jest sytuacja, że tak powiem, unikatowa. Ale nie możemy oczekiwać, że ludzie, którzy się na tym znają, eksperci z inicjatywy czasu, będą przyjeżdżać do Świnoujścia czy do Szczecina. Trzeba po prostu wybrać dobrą firmę, czy jeżeli już jest wybrana, oczekiwać, że tą dokumentację dobrze przygotuje i po prostu to nadzorować, pilotować. Ja bym jeszcze tutaj sprostowała, panie redaktorze, ja nie traktuję kontaktów naszych władz miasta, czy to z generalną dyrekcją, czy z ministerstwem, jak odzywaniem na dywanik, bo jakby to nie te relacje. Ja odbieram to w ten sposób, że wspólnie i umowa, nigdy pan prezydent ani pani Michalska krytycznie nie odnieśli się do sposobu komunikowania się też czy wspólnego pracowania nad materiałami, jeśli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I tak też odebrałam po tym spotkaniu, że to jest wspólny front w sprawie. Jedynie ci, którzy później to oceniają, czyli ta inicjatywa Jaspers, wniosła takie uwagi, które na dzisiaj jeszcze nie pozwalają złożyć tego materiału, jako tego materiału ostatecznego, do kolejnej fazy budowy tej inwestycji, czy też dokumentacji przygotowania, czy kolejnych etapów. I nie chciałabym psuć tego nawet takim sarkastycznym określeniem wzywanie na dywanik. To nie tak. Zawsze mnie to cieszyło, że te kontakty są dobre, bo to przecież od tego też zależy, w jaki sposób później te prace będą się na kolejnych etapach nawet rozwijały i posuwały. I nie traktowałabym również uwag inicjatywy Jaspers jako coś, na co się możemy obrażać, czy możemy się gniewać, czy mówić, że oni coś nowego wymyślili. Tylko bym poważnie bardzo potraktowała te wszystkie uwagi i próbowała właśnie z takich nawet zaproponowanych przez tych przedstawicieli kontaktach nieformalnych doprecyzować, żeby się dobrze zrozumieć i przygotować, już nie wydawać pieniędzy na coś, co znowu może podlegać jakiejś negatywnej ocenie. Więcej dobrej woli chyba musimy. Są określone wymogi i jeżeli chcemy dostać pieniądze, chcemy dostać środki unijne, musimy się dostosować. Powinniśmy wziąć pod uwagę te uwagi firmy Jaspers i po prostu przygotować dobry projekt. Mam takie pytanie, czy ten projekt do kosza i... realizowane posługując się tymi samymi kryteriami. To była podstawowe oczekiwanie, żeby dostali, inicjatywa Jaspers dostała takie opracowanie, w którym będzie taką analizę, gdzie będą te wszystkie, że tak powiem, omówione wszystkie lokalizacje, wszystkie warianty ocenione, posługując się tymi samymi kryteriami.